Tym razem Portugalczycy na własnym boisku grali przeciwko Słowacji. Mecz nie był spacerkiem, jak się przed spotkaniem wydawało. Przecież na wyjeździe Portugalczycy wygrali 3-0. Akcja skrzydłowego Barcelony Luisa Figo. Dokładne podanie i jedyny gol spotkania. Gonçalves Rocha w 62 minucie zdobywa zwycięskiego gola. I kibice zgromadzeni na stadionie w Lizbonie mogli odetchnąć. Od początku do końca eliminacji w grupie siódmej rywalizacja toczyła się między Portugalią i Rumunią. I już jesteśmy.